Siemanko, to ja, Ziomalek, ci pokażemy wam, jak ja mucę dzisiaj swoim ukochanym Lamborghini. No to lecimy. Jojojojojoj, nie ten samochodzik, ale to jest wszystko do zmiany. Także pamiętajcie, na mojej nowej stronie www.antyziomalekschooldriver możecie zobaczyć, jak się profesjonalnie jeździ w Need for Speedzie. Dobra, dosyć pewnego gadania. Zaczynamy ostrą jazdę. No sztupa jebany się przecina, no kurwa jebany. Dobra, jesteśmy zmieniony krypę. Dajcie mi momencik tylko, kochani. Dobra, bierzemy Lamborghini szybciutko, żebyśmy nie mieli tu żadnych stresów. Dobra, wyłazimy z tego pierdolniczka. Zobaczymy, czy jakieś antyziomale są. Nie ma, jest kurwa pusto, czyli prawdziwi antyziomale. Dobra, bierzemy jakiś kurwa racing, bo już mnie kurwica bierze, jak patrzę na tą mapę. Dobra, mamy. Co jest kurwa jebany złomie pierdolony? Dobra, odpalaj to gówno. Nie wiem, wziąłem jakiś spierdolony wyścig. W ogóle nie znam go. Jak każdy. Dobra, wczytuję coś tam, zaraz tego będziemy jechać i kurwa kosić kolesi. Dobra. Ten Lamborghini, ono się nazywa, nie pamiętam, jakoś się nazywa. Ma bodajże moc bardzo dużo koni. No i z tego co wiem, ma 4 koła. Także dosyć dobrze się nim prowadzi. Muszę powiedzieć, dobrze skręca przy stówie strasznie. Bez żadnych problemów wchodzi w takie tunele, ale teraz właśnie dziwna ściana mi się ukazała, także no co jest kurwa, że tak to wczytuje, to pierdolone niemożliwe, no. No dobra, i chciałbym jeszcze wam pokazać, co te autko potrafi. O, to jeszcze potrafi właśnie, o. Widzieliście? Widzieliście, co się dzieje z tym samochodem? Patrzcie. On już się z tego nie uwolni. Udało się. Na czytach jeździ, to widać. Ale dobra, mamy racing, lecimy, wczytało nam w końcu. Dobra, mamy jakiegoś lundka. Czym ten koleś jeździ? BMW M3 GTS. Zobaczmy, jakie to ma piękne skille. Jakiś ma to o ja pierdyle, kurwa, koleś na wszystkich ultrasach. No chyba go wyjebało z kambolażu. Ale spokojnie, kochani, ja jestem antyziomalek. Na mnie nie ma koleś. Sami zaraz zobaczycie. To było zamierzone, od razu mówię. To było tak zwane zamierzone, ponieważ ja go wtedy z ruchu wyprowadzam. On nie wie, co się ze mną chce mi. Co za dziad! Przechytrzył mnie! Szybki cholera! Ale to są podstawowe sztuczki cheatersów. Od razu było widać, że to jest cheaters. Ponieważ pierwsze, co zrobił, wjechał akurat w tamtą uliczkę. No to już wiedziałem od razu, że to on. Dlatego go już puściłem i pewnie mu się uda wygrać. Ale jeszcze nie jest koniec wyścigu, kochani. Zaraz zobaczycie, co te autko potrafi. Naprawdę jest bardzo szybkie. Zwróćcie uwagę na tego dzwona. To było coś niesamowitego. Myślę, że na Oscara. Kurwa, poleciał spierdolony skurwysyn. Zaraz mu napiszę coś na czacie. No kurwa jebam. Dobra, jedziemy. Nie przejmujemy się takimi fraglesami. Najwyżej skopię mu dupę w następnym rejsie.
Nie z takimi fraglesami, kurwa. Zadzierałem, kurwa. Chujebany mi takie rzeczy odpierdalał, no jebany, no. Dobra. Jedziemy spokojnie, bez stresu, bo już się trochę zdenerwowałem. Także, ale nie ma co się denerwować. Zaraz będziemy mieć drugi wyścig z nim i pokażę wam wtedy, co te autko naprawdę potrafi, kochani. Zaraz zobaczycie, jaką to ma moc. O, już kurwa dojechał. Zaraz zobaczymy, czy ten parówczak coś mi nadziergał na czacie. Jak nadziergał, to od razu mu wjadę na starą. O, ma szczęście. Chyba mnie się mu przestraszył delikatnie, tak mi się wydaje. No bo ta gra jest właśnie taka, że muszą mnie się bać. Wow, ale mam kasy. Spróbujemy jeszcze raz. Oczywiście, jak się nie wystraszył i został. Chyba uciekł. Wymięk, wiedziałem, że jest głupią ciotą. I zostałem sam niestety. Ale mamy jakiegoś Fastnake'a, Fordem, Mustangiem. To już w ogóle będzie konkretny racing. Także, kochani, przygotujcie się na konkretny wystrzał. To będzie coś niesamowitego. Najszybszy wyścig pod słońcem. Przypauzuję i zaraz jesteś. A więc zostało nam niespełna 13 sekund, kochani. Teraz wam pokażę, jak antyziomalek kosi fraglesów. Oho, chyba ich troszeczkę więcej, ale nie tak ich się robiło w bambuko, kolesi. He, he, he. No wczytuj się w dupę, jebany złomie. Dobra, jesteśmy. Działa maszyna, jak ja to mówię. Także powiem wam, kochani, tamten wypadek z tą BMW, to byście se nie pomyśleli, ale chciałem dziada zramować na starcie, no i mi się niestety nie udało. Później jeszcze wpadka z tym pierdolonym, kurwa, słupem radiotelegraficznym. No i niestety, tak jak wyszło, tak wyszło. Ale teraz sami widzicie, kochani, jak te autko pięknie przyspiesza. Naprawdę jest bardzo zwrotne, ponieważ ma 4 koła. Zapamiętajcie sobie, to jest specjalna wersja, którą sam zrobiłem w warsztacie tuningowym, także wy jej nigdy nie będziecie mieli. Oho, ktoś mi wrzucił magnesa. To ja teraz biedny zrobię. Koleś siedzi mi centralnie na dupie. Nie wiem, czy widać na mapie, ale naprawdę jest bardzo blisko. I mam magnesik jeszcze załączony. A więc będzie... O, już mnie będzie brał za chwilkę, ale my znamy sztuczkę taką pewnego rodzaju. O kurde. Co on zrobił w ogóle strasznego, ten koleś? To nic się nie stało, ponieważ to jest... proszę państwa, cheaters. Jebany kuda, spierdolony.